taką nazwą oficjalną. No, naukowcy podjęli ten temat i mówią, że to jest krajka. Natomiast ludność wiejska nie zna takiego określenia. W powiecie sokólskim oni nazywają to paską, pajaską, czyli po prostu określają to jako pas. A żeby było ciekawiej, jeszcze w badaniach terenowych, jeżeli przychodziłam do kogoś i pytałam o pas, mówiąc krajka, to nie mam pojęcia, o co mi może w świecie chodzić. Jeżeli się doprecyzowało, że ten pas to pajasogda praźma, czyli do właśnie to jest takie określenie tej wiązanki święconej w kościele, te praźmo albo równianka, to wtedy jakby ludzie wiedzieli dopiero o co chodzi. Więc to jedno zastosowanie, jedna tradycja sprawiła, że no właśnie, ta no, słowo krajka my teraz jakby przystosowaliśmy do takiego, nie wiem, żargonu etnograficznego tą tradycję i nazywamy to krajkami, natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że ludność okoliczna mówi na to pas. Dobrze. Po prostu musisz się nie przejmować żółtymi nitkami w środku. Jak ja to załapam, to już mi było łatwiej. I teraz, no dobra, robimy to 5. Zaczęło się tak w okolicach roku 2015-16. Wtedy zainteresowałam się tradycją wytwarzania takich wąskich wełnianych pasów w swojej okolicy, a pochodzę z gminy Janów w powiecie sokólskim. U mnie w domu też był taki pas i miałam koleżankę Aleksandrę Plutę, z którą współpracowałam i ona też jakby zadawała sobie takie podobne pytania, interesowała się tkactwem i razem ten temat pociągnęłyśmy. Podpowiedziała mi, że mogę napisać projekt właśnie taki badawczy, polegający na tym, że zbadam po prostu teren w swojej okolicy, pojeżdżę po wsiach. No i celem tego projektu było zapoznanie się właśnie z techniką wytwarzania pasów, z tradycją wytwarzania pasów. Ja jakby wiedziałam tylko o jednej tradycji i znałam jedną tradycję, ten pas w gminie Janów i w gminie Korycin, ale też w innych miejscowościach powiatu sokólskiego czasem można zobaczyć w czasie święta Matki Boskiej Zielnej, tak to się powiedzmy nazywa w kulturze tej tradycyjnej ludowej. On służy do obwiązania wiązanki i zbóż, do przystrojenia tej wiązanki. I tajemnicze dla mnie było to, że ludzie, których pytałam o tą tradycję, mówili, że wykonuje się te materiały na nodze, na kolanie. Tka się na nodze albo na kolanie. Drugą jakoby ciekawą rzeczą było to, że też te pasy były zawsze wełniane, były bardzo kolorowe. No i tutaj mi kojarzyły się tego typu wyroby z lnem i wełną, z tradycją białoruską i litewską, więc dla mnie było to bardzo dziwne, że tutaj w okolicy mamy taką tradycję, ale ona inaczej trochę wygląda, inaczej wyglądają te pasy. Żebyśmy tak na niebieskim, o niebieskim i na niebieskim mówili, gdybyśmy tu dali te, mamy te 6 naszych niebieskich, gdybyśmy tu dali ten, powiedzmy, niebieski jeszcze, który mamy tu, nie? Pierwotnie pas służył do różnych celów i zabiegów magicznych i był też wykorzystywany do stroju. Głównie był ozdobą właśnie stroju, przywiązywano się nim zarówno kobiety, jak i mężczyźni. To zastosowanie wyszło z użytku w XX wieku. W XIX już zaczęło zanikać, tu sprawa stroju ludowego tych terenów Sokólszczyzny jest sprawą otwartą, bo jeszcze ten temat jakby nie istnieją takie fajne publikacje. Chodzi o to, że ze stroju rzeczywiście ten element przeszedł do tej tradycji kościelnej i tam się zachował. I te relikty i zabytki, które wcześniej mogły służyć właśnie do ozdoby stroju, one zaczęły być wykorzystywane tylko w jednym celu.
Przy obrzędzie ślubnym jeszcze ten pas pełnił funkcję, był to dar. Dar, który składała panna młoda dla swoich gości weselnych, dla mężczyzn, dla gości ze strony pana młodego, czyli tych drużbantów. Więc jeszcze w obrzędzie weselnym ten pas przetrwał, powiedzmy, do okresu międzywojnia. W latach 50. jakby tradycje weselne uległy tutaj zanikowi, no i ten pas też przestał być też wykorzystywany jako ten podarek weselny. Dzisiaj pasy wykonujemy zazwyczaj właśnie na warsztatach tkackich, przy użyciu różnych specjalnych narzędzi, natomiast tradycyjnie on był wykonywany tak, jak wspominałam, na nogach, był wykonywany w taki prymitywny sposób. Nici były owijane na przykład wokół ławy czy stołu w jednym ciągu, w konkretnym porządku, a później dzielone na dwie części za pomocą prymitywnych, możemy to nazwać, niedzielnic. I jedna grupa nici jest podtrzymywana przez jedną pętlę lnianą, a druga grupa przez patyk, do której właśnie jest przymocowany szereg pojedynczych pętelek, trzymających pojedyncze nici. Więc ten warsztat tkacki naszych praprababć wyglądał bardzo ciekawie i też urokliwie wygląda to, jak założy się tą osnowę na nogi i się pokazuje, że rzeczywiście wychodzi z tego materiał, więc to naprawdę dla niektórych jest szokujące, że do tkania nie potrzeba praktycznie nic. Jeżeli chodzi o tradycję tych pasów, zazwyczaj były one długości około 2 metrów, około 180 do 2 metrów. Szerokość waha się mniej więcej w granicach 4,5 cm. Tak jakby standardowo to wyglądała. Ilość nici też, jeżeli chodzi o to, żeby stworzyć ornament, najczęściej to była konkretna ilość nici. Mówimy, że do wykonania tego ornamentu na przykład potrzebujemy tylko 13 nitek zielonych tych wzoru. Więc były po prostu pewne parametry, które są stale powtarzalne w tych wyrobach. Wykonanie takiej krajki z wełny, powiedzmy takiej grubszej, czyli tych około 2 metrów, zajmuje kilkanaście godzin, to tak 12 do 20 godzin, w zależności od ilości nitek, jakimi musimy manipulować w czasie tkania. Ta technika wytwarzania wzorów polega na tym, że manipulujemy, wybieramy nitki, tylko część nitek, więc tak naprawdę ona nie jest bardzo pracochłonna i nie zajmuje tak dużo czasu.